Nody, po przygody autkiem rusza w świat. Nody, na czapce ma dzwoneczek śliczny, który wciąż nam gra. W krainie zabawek on wszystkich zna, wy też poznacie go. Zagości w waszych dziecięcych snach i to nie jeden raz. Nody, Nody, Nody. Nody i wędka. Ten dzień był w krainie zabawek pełen niezwykłych wrażeń. Dziś właśnie miały rozegrać się zawody wędkarskie i Wielkouchy obiecał Nodiemu kupić wędkę. Jeszcze nigdy w życiu nie miałem wędki. Nie mogę się doczekać. Nody! Dlaczego pan stoi przy tych krzakach, panie policjancie? Zagląda pan w ptasie gniazda? Nody, chciałbym prosić ciebie i Wielkouchego o pomoc w poszukiwaniach. Nie mamy czasu przeszukiwać ptasich gniazd. Wcale nie przeszukuję ptasich gniazd, Nody. Szukam pięknego, starego pierścionka pani Noe. To najstarszy i najpiękniejszy pierścionek w krainie zabawek. Pani Noe zgłosiła jego zniknięcie. Czy ktoś go ukradł? Całkiem możliwe. Jeśli zobaczycie ten pierścionek, proszę natychmiast mnie zawiadomić. Nagrodą są 4 6-pensówki. Aż 4? Mógłbym za to kupić 2 wędki, po jednej do każdej ręki. To jest naprawdę dzień pełen wrażeń. Chyba usiadłem na jaju. Wyjątkowo duży rubin. To naprawdę piękny pierścionek. Na pewno jest wart fortuny. Wart jest całą fortunę. Już to powiedziałem. A więc znaleźliście go? Tak, znaleźliśmy. Po prostu sobie leżał. Leżał sobie w lesie. Leżał w lesie. Już to powiedziałem. A za ile moglibyście sprzedać ten pierścionek? Na fortunę. Ale dla ciebie, marynarzu, samie za 10 6-pensówek. Och, mam tylko 6 6-pensówek. Oddamy za 6. Kupię go. Na takie cudo na pewno znajdę kupca w czasie moich zamorskich podróży. Dobrze go schowaj. I nie pokazuj nikomu. Szczególnie w krainie zabawek. Nie, nie pokażę. Schowam go do mojego podróżnego kuferka. A kuferek ukryję tam, gdzie go nikt nie znajdzie. Tak, schowaj kuferek tam, gdzie go nikt nie znajdzie. Właśnie to powiedział. Zamknięte. Jeszcze nie otworzyli sklepu. Nie mogę nawet obejrzeć tej wędki. Cześć, Nody. Idziesz ćwiczyć przed zawodami wędkarskimi? Chciałem, ale nie mam wędki. Można ćwiczyć bez wędki. Ja do łowienia używam ogona. Złapałam na niego jedną rybę. Spójrz, mam ją w koszyku. Wracaj szybko! O, przepraszam cię, małpko Marto, wypuściłem twoją rybę. Nie szkodzi, złowię sobie drugą. Przecież mam ogon pod ręką. Chciałbym mieć taki ogon jak ty. Możesz go mieć, Nody. Mogę ci sprzedać mój zapasowy ogon. Och, sprzedaj mi go, Marto. Mam 2 6-pensówki. Masz szczęście. Taki ogon kosztuje właśnie 2 6-pensówki. Musisz go sobie przypiąć z tyłu do spodni, usiąść i machać nim w wodzie. Nic nie złapałem. Tamten ogon Marty musi być lepszy do łapania ryb niż ten zapasowy. Dzień dobry, panie Jumbo. Czy pan też ćwiczy łapanie ryb ogonem? Ja miałbym łapać ryby ogonem. Dobry rybak łowi ryby trąbą. Już jedną złapałem. Gdzie moja ryba? Jak to pana ryba? Czy to nie małpka Marta złapała ją ogonem? Nie, ja ją złapałem. Ale nie ma jej. To znaczy, że ona wcale nie łapała ryb ogonem. Marta mnie nabrała. Tak, Nody. Dałeś się nabrać. Chodź ze mną. Znajdziemy odpowiednią gałązkę i zrobię ci z niej piękną wędkę. Dziękuję, Wielkouchy. Proszę. Choć sam ją zrobiłem, na pewno nie jest gorsza od tej, którą chciałeś kupić w sklepie za 2 6-pensówki. Dziękuję.
Ta wędka jest znacznie lepsza niż zapasowy ogon Marty. Czy możesz mi zwrócić kubek, Nodi? Dziękuję. Złowię z 10 razy. Cisza! Cisza, proszę wszystkich o ciszę. Na prośbę miłośników wędkarstwa z krainy zabawek przerwałem śledztwo w sprawie zaginionego pierścionka z rubinem pani Noe, żeby uroczyście ogłosić otwarcie zawodów wędkarskich. Chwileczkę. Proszę się jeszcze nie rozchodzić. Ten, kto w ciągu godziny złowi największą rybę, otrzyma ten piękny srebrny puchar. A teraz na miejsca. Gotowi? Start! Co tu się dzieje? Dlaczego wszyscy idą z wędkami? Bo są zawody wędkarskie. A to moja przystań. To znaczy, ja tu zawsze łowię. A czy mógłbym wziąć udział w tych zawodach? Trochę się spóźniłeś, marynarzu Samie, ale pozwalam ci zająć miejsce na końcu przystani. Nie, chcę stanąć obok Nodiego. Marynarzu Samie! Przesuń się, Nodi. Chcę tu łapać ryby. To nie jest dobre miejsce. Łapałem tylko dwa stare buty. I to nawet nie od pary. Nikt nie patrzy. To dobrze. Musimy zdobyć ten srebrny puchar. Żadna z zabawek nie złapie większej ryby niż ta. Trzymaj ochę, trusie. Słyszałeś? Ktoś chyba złowił bardzo dużą rybę. Ja też coś złowiłem. I to coś bardzo dużego. Ciągnij, Nodi! Ojej, co to za dziwna ryba? To nie jest ryba, Nodi. To marynarski kuferek. Czy on przypadkiem nie należy do ciebie, marynarzu Samie? Nie, na pewno nie. Nie. Może w środku jest jakiś skarb? Och, jaki piękny pierścionek! Coś takiego! Jeśli się nie mylę, to jest ten pierścionek z rubinem, który zginął pani Noe. O, pierścionek pani Noe? Skąd się tam wziął ten pierścionek? Chwileczkę. To na mnie już czas. Wszyscy widzimy, że to marynarski kuferek, a to nasuwa podejrzenie, że on należy do ciebie. Czyżby to znaczyło, że ty ukradłeś pierścionek? Nie, skąd? Ja go nie ukradłem. Kupiłem go od Chytrusa i Goba. Zapłaciłem za niego 6 sześciopensówek. Powiedzieli, że znaleźli go w lesie. Znaleźli? Powiedz raczej ukradli. W tej sytuacji gobliny są... Gdzie oni są? Tam, panie policjancie. Zabierają srebrny puchar. Uciekajmy, zanim spostrzegą, że nie ma pucharu. Wracaj! Łapię ich, panie policjancie. Chytrusie i Gobo, aresztuję was. Świetnie się spisałeś, Nodi. Wyłowiłeś pierścionek pani Noe i uratowałeś srebrny puchar. Brawo! Nodi, brawo! Jako sędzia zawodów wędkarskich w krainie zabawek ogłaszam, że najlepszy połów miał Nodi i dlatego jemu należy się srebrny puchar. Hurra! Hurra! A za znalezienie pierścionka pani Noe dostaniesz jeszcze nagrodę w wysokości 4 sześciopensówek. Hurra! Teraz będziesz mógł sobie kupić nową wędkę, Nodi. Po co mi nowa wędka? Ta, którą mi zrobiłeś, jest najlepszą wędką na świecie. Wiem, co zrobię z tą pieniężną nagrodą. Jak tylko wrócimy do miasta, zaproszę wszystkich na ogromną porcję ryb. Hurra! 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 Opracowanie wersji polskiej Eurocom. Reżyseria Ewa Złotowska. Dialogi Joanna Klimkiewicz. Dźwięk i montaż Maciej Kręciejewski. Kierownik produkcji Marzena Wiśniewska. W wersji polskiej udział wzięli Ola Rojewska, Izabela Dziarska, Anna Apostolakis, Ilona Kuśmierska, Anna Gornostaj, Beata Kawka, Kazimierz Mazur, Jerzy Mazur, Jerzy Molga, Józef Mika, Włodzimierz Press. Opracowanie muzyczne Marek Klimczuk. Śpiewali Olga i Jacek Bończykowie. Duszeczki, przytul się więc o Nodim, spokojnie śni. Dobranoc.